Myślę, że spotkanie mogło się podobać, sporo dramaturgii. Gratulacje za zwycięstwo dla gospodarzy, którzy włożyli sporo wysiłku, żeby odnieść to zwycięstwo. Zespół myślę, że zaprezentował się nieźle, ale niestety ten jeden błąd zadecydował o tym, że nie wywozimy stąd chociażby remisu. Jeżeli chodzi o zaangażowanie i podejście do tego spotkania, nie mam żadnych pretensji do zawodników, aczkolwiek zbyt dużo swobody pozostawialiśmy przeciwnikowi, szczególnie w pierwszej połowie, a w drugiej już można powiedzieć zabrakło po prostu czasu. Umiejętnie zawodnicy, miedzi, doświadczeni zresztą, mówię, troszeczkę spowolniali grę, przytrzymywali, tam grali troszeczkę na czas, no, ale takie są reguły, no, moi zawodnicy też tak robią przy korzystnym wyniku. No i trzeba zapomnieć o tym meczu. Każda seria, mieliśmy naprawdę bardzo ładną serię. Każda seria się kiedyś kończy. Szkoda, że dzisiaj, ale takie jest życie. Teraz trzeba myśleć o następnym spotkaniu, jak najlepiej się przygotować. Nie ma zbyt wiele czasu, zregenerować siły i spróbować powalczyć o zwycięstwo w następnym meczu. Dziękuję serdecznie. Myślę, że widzieliśmy tutaj dwie trochę inne połowy. Pierwsza, w której my byliśmy częściej przy piłce. Myślę, że byliśmy stroną dominującą. Stworzyliśmy kilka sytuacji. Udało się strzelić bramkę, druga, podświadomie graliśmy z kontry, wiadomo z kim graliśmy, zespołem, który ma bardzo dobrych piłkarzy i w piłkę grać potrafi. Mimo to mieliśmy też kilka sytuacji, które no, powinniśmy z zimną krwią wykorzystać i nie byłoby tej nerwowej końcówki. Aczkolwiek trzeba być zadowolonym, bo no, ja jak tutaj przychodziłem, słyszałem wiele zarzutów pod adresem zawodników, że brakuje im zaangażowania, czy woli walki, czy jeszcze innych paru rzeczy. No ja myślę, że w tych trzech meczach, które tutaj graliśmy, ten zespół i walczy, i biega, i jest zaangażowany, i do tego gra dobrze w piłkę, także no, chylę czoła przed chłopakami, bo po pierwsze grając z takim solidnym zespołem, jakim jest Olimpia Grudziądz i przy takiej pogodzie, a łatwo dzisiaj na pewno nie było, zasłużyli na duże brawa. Dziękuję. Dziękujemy. Czy są pytania? Proszę. Andrzej Lewandowski, Słowo Sportowe. Najpierw do pana Kubickiego. Powiedział pan, że drużyna, no, że nie ma pan większej pretensji do swojej drużyny. Moim zdaniem w pierwszej połowie to nie była drużyna, która grała, która może awansować, która może grać o awans. Czy wy w ogóle dlatego mieliście jeszcze takie myśli gry o awans? Dlatego stoimy, wie pan, po dwóch stronach. Panie dziennikarzem, a jestem trenerem, dlatego się po prostu nie zgadzamy. Pan pewne rzeczy widzi inaczej, a gra się tak, jak przeciwnik pozwala. Przeciwnik nam nie pozwolił po prostu na inny sposób prowadzenia walki sportowej w pierwszej połowie. I to jest taka odpowiedź. No. A głupotą jest myśleć, że ktoś nie chciał, czy po prostu... Ja w każdym meczu, w którym prowadzę zespół, gram o zwycięstwo. I to jest jasne i klarowne dla wszystkich, którzy ze mną pracują. A nie zawsze się po prostu udaje. Nie? Czyli co, ryzyko dopiero w końcówce, tak? Nie ryzyko. No, tłumaczę jeszcze raz, pan gra się tak, jak przeciwnik pozwala. Tak? Na tyle w pierwszej połowie nam po prostu, można powiedzieć, miedź, która była bardzo dobrze dysponowana, nam pozwoliła, no więcej nie. Jasne. To może jeszcze do trenera Żurawia, bo przyznam się szczerze, że troszkę mnie zdziwiła pana ostatnia zmiana. Zakrzewski schodzi, wprowadza pan Barczaka, już tylko bronienie wyniku wtedy pana interesowało? Mieliśmy w końcówce spore problemy tutaj tą lewą stroną, zresztą grał tutaj chłopak, który wcześniej grał w drugim zespole, też już był podmęczony, dlatego staraliśmy się tą stronę zabezpieczyć, wiedzieliśmy, że Olimpia końcówkę będzie grała na długie piłki, dlatego staraliśmy się jeszcze podwyższyć zespół, a zejście z takiego było spowodowane kontuzją.